Hej, hej, cześć, z tej strony Docentus, witam w kolejnym poradniku. Dzisiaj mamy pojazdy. Moi drodzy, zrobimy sobie samochód, który czyści ulicę. Tylko jak to się nazywa? Nie mam pojęcia. Jak wiecie, to piszcie w komentarzu, jak się nazywa taki samochód. Gdzie go to zrobimy? Gdzieś tutaj, tu mamy kawał szosy. Więc zaczniemy oczywiście od kół. Nie tracimy czasu, lecimy. Przednie koło, odstęp przednie, zrobimy 3 odstępu i 2 tylnie koła. Proste. Teraz, moi drodzy, musimy bum 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 dać, przypuśćmy, płytkę i wypełnimy sobie tutaj po środku. Mamy już samochody pomocy drogowej. Tutaj z tyłu jeden dajcie. I z przodu też, o, tak, o jeden. W ten oto sposób. I nawet od razu już możemy. Bom. Tak jest. Tutaj na koła dać przyciski. Mamy śmieciarkę też z takich pojazdów właśnie użytkowych. To będzie nam potrzebne. To jest kwarcowa płytka i kwarc mi będzie potrzebny. I teraz tak, moi drodzy, tak jak tutaj mamy przód, to przód robimy w ten sposób. Raz, dwa, trzy. Tak. Tutaj jeden. Tutaj dwa. Tutaj dwa. I moi drodzy, możemy dać jeszcze tu jeden i jakiś schodek. Zastanówmy się, może biały damy. Biały będzie ok. Czyli siedzisko, nie? Pana operatora. Coś w tym stylu. Dobra, zerknijcie sobie na to. A ja w międzyczasie kamienne schody jeszcze wezmę. I tak, kamienne schody dajemy tu. Taki błotnik. I tutaj. Jest ten nasz przód. I skończmy może tak, z białego szkła, a z szarej szybki zrobimy lusterka. Czyli to będzie dość prosto. Zróbmy, moi drodzy, tu nad siedziskiem, tu, w ten sposób. I jeszcze tutaj dołożymy. Czyli zobaczcie, ta szybka tutaj opada troszkę niżej. I tutaj 2 na 3. A z przodu damy, o, jeszcze tu płytkę. I będzie coś takiego. Na razie to brzydko wygląda, ale spokojnie dopracujemy. Tutaj damy lusterko jedno, tutaj damy lusterko drugie. I już jest lepiej. Teraz, moi drodzy, zrobimy takie koguty ostrzegawcze, ale pomarańczowe. I ja to chyba zrobię. Akacjowa płytka jest pomarańczowa, więc ją wykorzystam. Dam tu i tu, a w środku dam płytkę białą. Natomiast z przodu, żeby tak nie szpeciła ta szybka, to damy sobie, o, dywan. No i już się tutaj coś zaczyna dziać. Naprzód jeszcze damy, moi drodzy, pach, coś takiego. I okulary mu, czyli może w ten sposób. Pach i pach. Mamy światła. Mamy. Teraz, moi drodzy, kolejna rzecz. Ciemno się zrobiło, zmieńmy czas. Teraz zrobimy sobie... Tutaj jest brukowy murek. I zróbcie na wysokości tutaj tego. Raz, dwa, trzy. Coś takiego. Raz, dwa, trzy.
tak jakby rury wydechowe, coś w tym stylu. No i teraz, moi drodzy, tak, tu generalnie będziemy musieli zrobić... Dobra, to później wyburzymy. Zróbcie na 2, na 3, zróbcie najpierw taki kwadrat na, o, na 3 do góry. I tu idący tak do samego końca. I to sobie zaraz tutaj ewentualnie naprawimy. Teraz bierzemy kwarcową płytkę i jeszcze tu dołożymy w ten sposób. Coś takiego nam powstało, nieźle. Moi drodzy, jeszcze dołóżmy tu, tu. W ten oto sposób. I tu się za tył weźmiemy. Ja włożę tutaj mu w tyłeczek, o, piec. Bo to będzie takie... takie urządzonko, które jakby wciąga tą wodę brudną. Weźmiemy gąbkę. I teraz tak. Gąbeczkę będziemy musieli postawić jedną tu. Drugą tu. Na gąbkę jakiś blok postawcie tymczasowy. Jego zabierzemy zaraz. I moi drodzy, lej. I lej do tego bloku. Łapiemy, lej, łapiemy też do tego bloku i to kasujemy. Teraz, gdzie troszkę skomplikowane to jest, brukowa płytka i ta brukowa płytka idzie tu i tu. Że to wiecie, jest na takim ruchomym zawiasie. W ten sposób to wygląda i coś takiego, kochani, robimy tu. To zabierzemy. Bam, tutaj damy. Ciach, to zabierzemy, bo to się będzie chowało tu dotąd, nie? I lej. Buch. Tu, to zabieramy. I pół płytka. W ten sposób. Ok. To samo z tej strony. To zabierzemy. Gąbka. Nie wiem, czy wy gąbkę macie, ale możecie użyć, jak nie macie gąbki. Ja bym tu użył na przykład wełny pomarańczowej albo innego koloru, nawet wełny to szarej. To jest gąbka, tak symbolizować ma bardziej, ale chyba takie szczotki są bardziej brudne, czyli szare, nie? Ale to fajnie z tymi gąbeczkami wygląda, więc ja to zastosowałem. Teraz tak, wezmę przycisk ten drewniany i dam tu i tu i tu. Jak to wygląda. Jest ok. Myślę, że jeszcze tutaj, żeby połączyć ten samochód, to dołożymy tutaj biały klocek. No i generalnie część już mamy zrobioną. Teraz by się przydało dodać jakieś małe elementy. Oby tu więcej szczegółów było i więcej się działo. Czyli dodajmy tutaj na przykład taką ramkę, że gość się może trzymać, jak wchodzi sobie do kabiny. Coś takiego. Myślę, że może to być samochód na przykład jakiejś firmy, która zarządza, więc tak, weźmiemy wełny i przypuśćmy, tutaj możecie sobie swój po prostu jakiś tam kształt wbić. A ja zrobię coś takiego. Mówię tam teraz, żebym to powtórzył po prostu. Tu i tu damy, o, zresztą tu widzimy. Tu i tu damy żółtą, a tu... Czekajcie, już się pogubiłem, jak to zrobiłem. A, nie tu, dobra. Zieloną tu i tu. No, i już z daleka nawet wygląda fajnie. No dobra, jeszcze z takich małych jakichś elementów, to możemy zrobić na przykład światła. Weźmy blok czerwony i dajmy mu, przypuśćmy, światełka. O,
O, jeszcze mam pomysł. Możemy dać tutaj i tutaj i pomarańczową wełnę na przykład. Chyba, że coś ładniejszego pomarańczowego mamy. Utwardzona glina. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak pod kątem możemy zrobić. A poczekajcie, a wełna? Pomarańczowa wełna. Chyba jest taka bardziej jaskrawa. Ładniejsza będzie. O! Czyli tutaj jeszcze takie jakby koguty dodatkowe ostrzegawcze. Czy ma tu koguty i tu koguty. O, ładnie, ładnie. I na koniec jeszcze myślę, że możemy zrobić mu obniżenie poprzez tabliczki. Czyli na około tu, tu no, tam gdzie są progi po prostu. Tu, tutaj zostawiamy, bo to jest ta część robocza. Tutaj jeszcze tylko zrobimy. Tył też zostawiamy. Tu i tu. Jak to wygląda? Tył jeszcze. Coś brakuje z tyłu. Z tyłu możemy dać jeszcze drabinkę. Nie musimy, ale możemy. Więcej szczegółów. Zabierzmy to. O. No, ładnie to wygląda. Ładne autko. Podoba mi się. Podoba. Możemy jeszcze dołożyć tutaj. O. W ten sposób. Ale czy to jest potrzebne, to nie wiem. Moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę. Kolejny pojazd w kolekcji jest. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.